Witam Państwa ponownie. Rozpoczynamy szybko, bo czas nas goni. Przegląd portalu w polityce.pl. Moim Państwa gościem jest redaktor naczelna portalu w polityce.pl, pani Marzena Nykiel. Dzień dobry, Marzeno. Dzień dobry. Marzeno, no co się dzieje? Co się dzieje, bo gorące dni są bardzo teraz w ostatnim momencie. Dużo ważnych rzeczy się w tej chwili rozstrzyga, więc stąd to tempo i ta temperatura. Wczoraj w nocy zakończyły się trzydniowe obrady Komisji Sprawiedliwości nad ustawami prezydenckimi o KRS i o Sądzie Najwyższym. No to rzeczywiście były ciężkie trzy dni pracy. Znajdą Państwo u nas relacje na żywo z tych trzech dni. Natomiast bardzo ciekawy mamy dzisiaj wywiad z panem Kubalą. Marek Kubala to jest człowiek, biznesmen, któremu sądy zniszczyły życie i który stracił wszystko. Tak, pewien symbol sędziowskiej kastowości i niesprawiedliwości w wymiarze, który miał być wymiarem sprawiedliwości. On był obecny podczas tych obrad, zwłaszcza, że chciał tutaj zabrać głos i zatroszczyć się o skargę nadzwyczajną. Bardzo ciekawy wywiad, który pokazuje obraz tej komisji i zwłaszcza działań opozycji ze strony człowieka, który na co dzień w Sejmie nie bywa. To była jego pierwsza wizyta. I bardzo ciekawe spostrzeżenia o sposobie procedowania przez opozycję. To pokazuje, że no, kompletnie nie ma żadnych zasad parlamentarnych u Nowoczesnej czy Platformy w tej chwili. Polecam ten wywiad. No i kogo posłowie mają bronić? Kasty sędziowskie, tak, czy takiego człowieka, który stracił poprzez działanie sądów wszystko, prawda? A no właśnie, więc to dużo daje. Te poprawki wszystkie zostały wprowadzone. Teraz 6 grudnia będzie drugie czytanie tego projektu. Pytanie, co zmieniono, jeśli chodzi o ustalenia poczynione wcześniej między PiS-em a panem prezydentem? Zofia Romaszewska mówi, że właściwie jest okej, prawda? Tak, właściwie jest okej. Minister Mucha mówi, że to zostanie jeszcze poddane analizie, więc zobaczymy, jak sprawa się skończy, ale obu stronom bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej zamknąć reformę tego wymiaru sprawiedliwości, bo na to czekają Polacy. Dzisiaj jeszcze jedna ważna sprawa. Tak, dowiemy się, jaka jest decyzja komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy na Bielaka 9. I tutaj mamy już informację, że to będzie bardzo ważne wydarzenie, gdyż za chwilę przeczytają Państwo u nas bardzo świeżą informację, którą wydobyliśmy. Mianowicie zapadnie tutaj pierwsza ważna decyzja. Osoba, która skupiła te roszczenia w sposób bezprawny, zostanie ukarana ogromną karą finansową. Drodzy Państwo, dowiedzieliście się tego właśnie z telewizji w Polsce.pl i portalu w polityce. Tak, jeszcze nikt o tym nie pisał. Za chwilę przeczytają Państwo o tym u nas i to otworzy całą falę karania za tę dziką reprywatyzację ludzi, którzy dotychczas czuli się bezkarni. Oraz igranie z komisją, składanie zeznań, odmawianie na każdym kroku. Dokładnie. Drodzy Państwo, widzimy właśnie na ekranie tego newsa portalu w polityce.pl. Serdecznie zapraszam do najważniejszego, najlepszego portalu konserwatywnego w Polsce, a już dosłownie za chwilę przegląd wydarzeń w Polsce.pl poprowadzi Magdalena Krzemińska, tuż po niej nasza wspaniała Ola Rybińska, przegląd prasy zagranicznej. Na razie dziękuję. Po krótkiej przerwie z powrotem się widzimy.